Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj czeka nas pierwsza część testowania sukienek, oczekiwania kontra rzeczywistość. I zobaczymy, jak wypadają sukienki maxi, które ja osobiście ubóstwiam. I mam drugą część, która pojawi się w przyszłym tygodniu i będą to sukienki koktajlowe oraz ślubne, więc to będzie sztos. Dzisiaj zajmiemy się tymi ze względu na to, że bardzo o nie prosiłyście. Zdycham, bo mi tak ciepło, że aż sztuczne rzęsy mi się topią. Przytransportuję sobie wiatrak i to jest świetny pomysł. A few moments later. Jak będzie sexy. Całość rzeczy została zakupiona w sklepie Rosengal. Stały kupione na mega turbo promocjach, bo kupiłam w sumie 27 sukienek. Przechodzimy do sedna sprawy, a ja się ubieram w pierwszą sukienkę. Ha! I mamy pierwszą sukienkę. Jest całkiem spoko, z tym, że ten dekolt jest tutaj mega głęboki i ja sobie go wcisnę, żeby nie świecić cycem w ten sposób i wygląda to fatalnie, a może nawet i nie, może nawet i wygląda to całkiem spoko. I pierwsza wygląda w ten sposób. I powiem wam, że jestem bardzo usatysfakcjonowana. Sukienka jest takiego, no, dość sztucznego materiału, ale jest bardzo przewiewna i zwiewna, przez to naprawdę ślicznie wygląda, naprawdę bardzo ładnie się układa. Widzimy w niej, ona co chwila, tylko nie mogę tego... O, może stąd pójdę. Gdy w niej idziemy, to pokazuje co chwila inną nogę. Powiedziałam, jakbym tych nóg miała co najmniej 8. No chodzi o to po prostu, że jak sobie idę, to ładnie ta sukienka między tymi nogami się majta. Okay. Dużo nas takiego pająka, czyli takich czterech odnóg. O, widzicie? Tu jedna, druga, trzecia. Odsłania nóżkę do wygodnego, wiecie, takiego miejsca, które jeszcze budzi komfort. Ile sukienka kosztowała? I już wam pokazuję. Kosztowała 5,99. I teraz najważniejsze, czyli oczekiwania kontra rzeczywistość. I według mnie sukienka wypada bardzo dobrze. Z tym, że ona mi, widzicie, tak mocno ucieka i te sukienki powinny być albo są na większy biust, albo powinny być lepiej przemyślane, bo ja gdzieś tam ją muszę tutaj chwycić ze względu na to, że nie lubię, jak mi wszystko widać. Specjalnie wzięłam taki beżowy stanik, co by w oczy nie kłuł, ale być może na tym filmie gdzieś staniki się pojawią, więc jeżeli ktoś jest wrażliwy na staniki, to nie. Jak ktoś ma przewrażliwienie na punkcie staników, to nie, nie. Nie, to nie tu, nie tu, nie, bo tutaj staniki się będą pojawiać. To czas na numer dwa. Tara! I mamy sukienkę numer dwa i ona, powiem wam, że urzekła mnie tym, jak wygląda. Naprawdę. Też mi się wydaje, że jest ona dla mnie za duża ze względu na to, że jest tu sporo miejsca na pomieszczenie trzy razy większego biustu. W całości ta sukienka bardzo mi się podoba. Tutaj mamy odkrytą nogę. Naprawdę super to wygląda. Ja muszę kupić po prostu jakąś halkę pod spód, ponieważ absolutnie wszystko widać z tyłu. Chyba, że kupiliśmy sukienkę na plaży, no to nikomu tam nie przeszkadza, że widać strój kąpielowy. Natomiast sukienka sama w sobie, jej kolor, jej fason jest bardzo w porządku. Wiąże się ją tutaj z tyłu na plecach, tu ma taką dziurkę, żeby przewlec sznureczek. Ta sukienka kosztowała 20 dolców. Jeżeli chodzi o oczekiwania kontra rzeczywistość, jestem skłonna powiedzieć, że wypadła mimo wszystko bardzo dobrze, z tym, że dość mocno prześwituje i to jest jej duży minus. Całkiem spoko, tylko muszę większy push-up sobie pierdzielnąć, żeby wypełnić tutaj miejsce na cyce. Mało tu jest, mało. Tutaj powinno się jeszcze dużo zmieścić. Jest mało i to nie wygląda dobrze. Ale dobry push-up i będzie całkiem nieźle. No, to trzecia sukienka. Jest! Jest trzecia i na tą, powiem wam, mega, mega bardzo mocno liczyłam. Super, że ma zakryte ramiona, jest bardzo zwiewna, bardzo przewiewna. Jednak jak ją zobaczyłam na zdjęciu, to się zakochałam. Natomiast jak przyszła, takie gypsy,
sukienka nie prześwituje, to jest plus, natomiast trzeba ją chwycić z przodu, gdyż jak zawieje wiatr, to mamy majty na wierzchu. Więc tutaj trzeba po prostu gdzieś ją delikatnie nitką zahaczyć i wtedy już, że tak powiem, będziemy bezpieczne, więc wydaje mi się, że po tym odcinku moja igła i nitka pójdzie w ruch po prostu. Igła i nitka pójdzie w ruch po prostu. Rękawy wyglądają tak, tylko są takie motylkowe. Ja mam rozmiar L. I tutaj Wam pokazuję oczekiwania. Rzeczywistość widzicie, no niby jest ta sama, powiem Wam. Jak dla mnie nie jest zła, jest bardzo przyjemna i bardzo wygodna. I to jest mega hit tej sukienki jak dla mnie. Kosztowała, już Wam mówię, to była najdroższa sukienka, 25,99. Ja bym proponowała Wam sugerować się jednak w przypadku sukienek maxi z gumką, swoimi rozmiarami. Absolutnie nie bierzcie nic większego. Tutaj bardzo mi się podoba, że ramiona są zamknięte, zakryte, bo ja mam taki kompleks ramion, nie lubię całych swoich rąk tej części pokazywać i wolę jak są zakryte, jakoś czuję się bardziej komfortowo. No ale co? No ocencie sami, jestem ciekawa waszych opinii, bo... Sukienka numer 3. 4. 4. I w tej sukience jestem absolutnie zabujana. Się z sukienką. Oczywiście jak zwykle problem, że trzeba to będzie tutaj chwycić, ale... Okej, nie jestem opalona, problem jak zwykle ten sam. Trzeba będzie tutaj gdzieś sobie chwycić, żeby ta sukieneczka tu się ładnie układała. Ale to jak ona wygląda, to jest istny sztos. Piękne ramiona, góra wykończona, materiał jest bardzo ciężki. Także to jest sukienka na jakieś większe wyjście. Ona jest na mnie za długa, niestety. Ale zobaczcie, 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 to jest czad. Jest piękna, bałam się, że będzie za duża, mogłaby być mniejsza, ale ona jest taka, wiecie, mega rozłożysta. Nic nie prześwituje, zresztą nie ma prawa, bo sukienka jest tak obfita, tak duża, że to jest niesamowite. Zobaczcie same, ja jestem urzeknięta, o ile mogę tak powiedzieć. Urzeknięta fest, naprawdę. Czadowa sukienka. Te pierdzielne w niej zdjęcie. No jak nic, te pierdzielne w niej zdjęcie, to pierdzielne. To... A nie, jak księżniczka się w niej czuje. To jest sukienka na co dzień, w której ja się czuję jak księżniczka, bo muszę ją nosić. Cycki na wierzchu. Cyckowy alarm. Tu się mi tak wywija, ale sobie z tym poradzę, bo za bardzo kocham tą sukienkę. Kosztowała 9 dolców. 9 kruca dolców. Naprawdę. Mam rozmiar L, wygląda identycznie jak na zdjęciach. Tutaj macie oczekiwania, tutaj macie rzeczywistość. Jestem nią po prostu absurdalnie zachwycona. Okej, czas na kolejną. I ona ma całkiem ciekawy dekolt z przodu. Coś mi się to tutaj marszczy. Z tyłu jest tutaj, znaczy z boku jest kryty zameczek i tył wygląda tak. Może mi się to gdzieś poodwijać, bo sama jestem do tego odcinka i nie wszystko kruca widzę. Pokażę Wam, jak to wygląda z tyłu. Bardzo ładna, ciekawa ta sukienka. Jesus, mam rozporka z tyłu, patrzcie na to. Porąbałam tył naprzód. O, ciekawy dekolt, ciekawy dekolt. Chcę sobie to z tyłu zapiąć. Dobra. Pokazuję Wam, jak ta sukienka wygląda. Jest boska, jest piękna, jest idealna na co dzień. Pierwszy dekolt, który naprawdę ładnie mi tutaj pasuje. Wszystko jest na swoim miejscu, nic gdzieś nie wypada, nic się nie próbuje nigdzie wystać, nic wystać, wypaść. Wszystko jest tutaj ładnie ułożone. I sukienka, jeżeli chodzi o górę, jest dla mnie idealnie skrojona, czyli dla dziewczyn z mniejszym biustem, bo tutaj jakbym miała większy biust, to naprawdę wychodziłby po prostu poza sukienkę.
Teraz czas na całość. Jeżeli chodzi o całość, to sukienka pięknie wygląda. Tutaj też ma to kolanko, z tym, że ona ma tutaj taką halkę, która ja nie wiem, gdzie ona miałaby sięgać, bo jak się schylę, to mi tyłek widać i wiecie, tutaj musi być jakby wstawiona jeszcze dodatkowa halka, która będzie nam tu sprawiała, że będzie bardziej komfortowo, bo wydaje mi się, że znaczy, teraz nic nie widać, ale jak zawieje wiatr, to może gdzieś coś być znać, więc fajnie byłoby albo dać halkę pod spód, albo delikatnie tutaj chwycić tą sukienkę od spodu, od wewnątrz, żeby wiecie, ona wyglądała w ten sposób, że nawet jak wiatr zawieje, to wszystko jest na swoim miejscu i bezpieczne. Niemniej sukienka bardzo przypadła mi do gustu i naprawdę mi się podoba, także ja sobie z nią poradzę. I teraz jak wygląda, jeżeli chodzi o oczekiwania kontra rzeczywistość. Sukienka kosztowała $14. Jest bardzo przyjemny, delikatny, zwiewny materiał. Ja mam tutaj też rozmiar L, więc widzicie, tutaj jakbym założyła M-kę, to nie ma szans, jakbym zamówiła M-kę, to nie ma szans, żebym się tutaj po prostu w niej zapięła. L-ka jest dla mnie w tej rozmiarówce akurat idealna. Więc tak jak mówiłam, wszystkie sukienki, które są gdzieś zapinane, lepiej i nierozciągliwe, lepiej wziąć rozmiar większy. Natomiast te, które mają gdzieś tam gumki, regulacje i tak dalej, bierzcie w swoim rozmiarze. Jeżeli na przykład ja noszę SM, no to zawsze biorę M-kę, no nie? Żeby zaś ta sukienka nie była po prostu zbyt obcisła. Musiałam się przepiąć na inną kamerę, ponieważ rozładowała mi się poprzednia. Więc została nam ostatnia sukienka w tym filmie, a w kolejnej części zajmiemy się sukienkami ślubnymi i wieczorowymi, także będzie sztos i zapraszam Was bardzo serdecznie na odcinek, a ja idę się przebrać w ostatnią. Dobra, czas na ostatnią i powiem Wam tak, do tej sukienki byłam najmniej przekonana, wzięłam ją tak z czystej ciekawości, nie wiedziałam, czy ją zaliczyć do raczej sukienek dziennych, czy już do tych wieczorowych i powiem Wam, że ona sprawdzi się w obu przypadkach. I na co dzień, ponieważ nie jest jakaś wywsioczona i na większe wyjścia typu wesele, czy tam jakaś komunia, sukienka naprawdę bardzo ładnie leży. I jest idealnie na mój rozmiar, idealnie się spiłam. Gdyby była delikatnie mniejsza, to już bym się nie zapięła, szczerze mówiąc. To jest sukienka najlepiej, która będzie wyglądała sklejonym stanikiem, wiecie, takim silikonowym, żeby tutaj nigdzie nic nie wychodziło. Niemniej, jeżeli będziecie miały dobry stanik, na przykład bardotkę, to ona tutaj ma wiązanie w takim miejscu, że ta bardotka będzie praktycznie niewidoczna. I powiem Wam, że jak byłam najmniej przekonana, tak uważam, że jest całkiem spoko. I tu Wam teraz pokazuję, jak to wszystko tutaj wygląda. Widzicie, stanik jest zakamuflowany, z tym, że stanik widać tutaj, więc fajnie byłoby jakiś taki lżejszy. Wiązana jest na szyi, na wysokości stanika, a tutaj mamy zamek, także sukienka wszędzie bardzo ładnie przylega. I tym takim, i mam wrażenie, że tak wysmukla bardzo sylwetkę, jest to odcięcie talii jest w idealnym dla mnie miejscu, przez co naprawdę czuję się dobrze i nawet ramiona mi tak nie przeszkadzają, tylko przeszkadza mi teraz stanik, więc zawsze coś mi będzie przeszkadzać, to jest praca. A teraz czas na oczekiwania kontra rzeczywistość i powiem Wam, że tu jak najbardziej spełnia moje oczekiwania ta sukienka. Ja ją mam znowu w rozmiarze L, czyli kolejny raz sprawdza się, że rzeczy z zamkami, które muszą być dopasowane, lepiej wziąć w rozmiarze większym i ona kosztowała $7, więc jakieś około 30 zł. Jak dla mnie świetna cena, jak za tą jakość i tą sukienkę. No i co? Tym akcentem takiej sukienki trochę na wieczór, trochę na co dzień. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, lecimy na 200 tysięcy subskrypcji i do zobaczenia. Pa! That day I live in